it. What if the life brings on whatever turns me on? If every moment I take, then there's no step. There's no freedom with you. When you feel like feeling like, there's nothing you wouldn't do. Well, you had it at least once. Pattern new possibilities can sometimes just be killing you. Overwhelming in your mind with the numbers. So what would you do? Life's in everyone's hues. That got better. Sometimes giving or sometimes taking all from you. But I wouldn't be living my life if not those moments of silence. What if the life brings on whatever serves me on? In every moment I take, in it small steps. What if the life brings on whatever serves me on? In every moment I take. Drodzy Państwo, tak na gorąco zupełnie po koncercie z Nowej Huty, z miejsca bardzo mi bliskiego, ponieważ tutaj miała miejsce premiera mojej pierwszej długogrającej płyty wspólnie z zespołem Wicked Heads jeszcze. Witam Was serdecznie tuż po koncercie, który zagraliśmy. Koncercie pod nazwą Sandemia, koncercie realizowanym przy współpracy z Centrum B7 z Nowej Huty, z Wolnym Radiem Nowa Huta, także... Cichy szept, czuły gest inspiruje i otwiera przestrzeń. Kiedy tak długo śpisz, zamykam się i proszę o jeszcze. Nie przypuszczałam, że najmniejszy żar wznieci wielki płomień. W mojej głowie mam milion myśli, wątpliwości. Proszę powiedz to, choć ten jeden raz. Co ciekawe, drodzy Państwo, mieliśmy taką opcję nawet wirtualnego kapelusza i okazało się, że nawet w trakcie koncertu ten wirtualny kapelusz trochę zatrząsł się i też nam udało się już jakieś pieniążki uzbierać na kolejne projekty, także na pewno będziemy działać dalej. When you get older, play the same, will you remember all the danger we came from? Burning like an ember, falling tender, longing for the days, no surrender years ago. And will you know? So smoke him if you got him, cause it's going down. All I ever wanted was you. To all the things of heaven, this can turn around. Let's raise a glass or two. Oh!
bardzo dziękuję tym, którzy oglądali koncert, tym, którzy go nie oglądali. Informuję Was, że jest taka możliwość, że ten koncert został zapisany i w Centrum B7, na stronie facebookowej jest, i na kanale Sandymia na YouTubie też można ten koncert zobaczyć. Jest mi bardzo miło, że mogę Wam to przekazać, mogę Was zaprosić. No i co? No bądźcie z nami. Wszystkiego dobrego. My name is Alexandru Bocica. I am Romanian, living in Krakow for 8 years, and I am the president of Krakow Dragons FC, an expat football club here in Krakow, in Nova Huta, because I live in Cijini for 5 years, and that's when we started the club. So it's basically a club registered in the club of Nova Huta. 2018, we created the club and registered in B-Klasa in Małopolska. And we've been playing in B-Klasa since the 2019-2020 season. At Dragons, we have people from over 20 different countries that live in Poland and play football in Poland. We have people from all the continents. We have people from African countries such as Morocco or Angola. We have people from Korea. We have people from Australia. England, Romania, and of course Poland. We all play together. We are all friends, first of all, and then we are football players, because the club is not only about football, but it's only also about getting people together, making friends, and make it easier for people that come from different countries to integrate in Krakow and understand the city, understand the culture, and live better here and be able to make friends through sport. Of course, it's hard when you come, it's hard to make friends, but when you have something in common, like football in this case, it's easier to meet people, get together, and create some relationship that will last here in Krakow.